Mnie było 12 lat, mojej siostrze 9. I matka nam umarła, a ojciec pracował. I my musieli na obiad dość długo czekać. I my byli godni. I my się dowiedzieli, że tam matka Ewa dowo obiady tak ubogi, nie? I my tak szli po ten płot i tak my stoli, a moja siostra zaczęła płakać. I prawie tam te Ewa idzie. Ją pierwszy rozpoznała, nie? Jak ona przyszła ku nam po tej łonie, mu nie pada macha. Ale wszystko po niemiecku mi go dali. I ona się pytała, czemu płacisz? A ona pada, no bo my są godne. No to chodźcie. Wziąła, otwarła te wrota, ale to my chodzili od szosy, nie teraz tutaj od unego. I my szli, wziąła mnie za ręka, siostry, chodźcie na obiad. I my szli, wleźli mi. Boże, do takiej chałupy, tej chałupy już ani nie ma. Kaj ten obiady były. A ja przyjdę. A tam pełno z ich siedziało, takich oberwusów, brudny. Te dzieci, kobiety, ale chłopów było bardzo mało. Więcej dzieci i kobietów. I ona powiedziała tam, ta Ewa, takie brudneście, idźcie się przód umyć. A potem przyjdziecie na obiad. No i oni szli, bo byli godne, się szli umyć. No, teraz fajnie wyglądacie, teraz się siednicie i jedlimy. I to my trzy razy szli na ten obiad z moją siostrą. Od samości po tym myśli, bo ona nam powiedziała, mamy przyjść o tej, a o tej czasie. No i myśli. No i tam te Ewa była leworęczna, ja? Bo jak ją widziała, jak ona tak wszystko sprzątała, albo tak to wszystko lewą ręką robiła. A ja przed tym potem, ja nie wiedziała, co to jest leworęka, bo co to? No i potem posprzątaliśmy i powiedziała, mamy przyjść dziennie. Jeszcze nas tak pomalowała, tak pościskała nas tam te Ewa. Jeszcze ta ręka dzisiaj tak na tyłu, jak mnie pomalowała. Tak. No i to było wszystko. Ona się nazywała, na imię się nazywała ta matka od Ewy Waleska. Ten Tilwinkler, no nie był bardzo dobry. I ona się sam dała wybudować. Bo ona była majątna, ona miała majątek po matce i po ojcu. I dlatego ona tak tych ubogich wspierała, bo miała dużo pieniędzy. Jakby nie miała, to mi pomogą, nie? No musiała mieć tyle pieniędzy, no miała majątek to i to. A ten, czyli Winkler, tak go dali pierwsi stare ludzie, to jest od Badziochu, że czyli Winkler każdy wieczór w nocy o 12 jedzie na cmentarz. A ja padam, czemu tak te ludzie gadają, że on bez głowy jedzie? Jak to może bez głowy jechać? A oni zawsze poznali, jak o 12 dzwonek dzwonił, jak jeździł. No nie wiem, czy to prawda, no ci tak godem, jak go słyszała, nie? Że on jeździł każdą noc na ten cmentarz za jego grzechy. No tak go dali stare ludzie pierwsi, no. Ale a jak umarła matka Ewa, to noc nie puścili, bo tam no, musieli bogate wchodzić na ten pogrzeb, a my ubogie stoli, a płakali, a noc nie puścili. No same bogate. A miała pogrzeb fajny, dużo ludzi miała, bardzo dużo. Ale cóżkaj, my stoli przed potem, bo noc nie puścili, bo my są ubogie, to noc nie puścili, no bogate. Takie kobiety, jak te Ewa, to chyba nie ma na świecie. Bo ona była dobra kobieta. Jak ona widziała, jak ona... Bo ona do sklepów też chodziła, też. Z tą bez ręki, to ona z nią chodziła, nie? To jak ją widziała, takie dziecko, co kolejnie idzie, takie brudne, to... Pada, komal. Przyjdź do mnie o tej godziny. A on pada, a po co? No to się umyjesz i dostaniesz pojeść. Ja to dobrze, to przyda. Taka ona była. Ona się sama odzywała, jak widziała takich ubogich, sama się odzywała. Kto by się teraz odzywał do ubogiego? Żaden. A ona taka była. Fajna kobietka była. Ale jak ją widziała w tym, takie szczywne to wszystko.
Co ją to nie u nas nie ciśnie, u nas nauczono. U nas się ofiarowała biza ta panna, no. Ale ona nie go dała po ślunczu, tak jak my, ona tak fajnie go dała, tak. Do niej szło tak trochę te niemieckie, wiesz? A my normalnie po ślunczku go do mnie, to Nachtop, to Górnik, a oni to było inaczej, to tego danie.